48 lat później Bruno Janoszek zupełnie nieoczekiwanie przypomniał sobie twarz włoskiego żołnierza z Campo Imperatore. Był wrzesień, ciepły, nawet wysoko w peninach. Żołnierz miał rozpiętą bluzę munduru, pod nią biały podkoszulek poplamiony krwią albo sosem pomidorowym. Janoszek nie zdążył się nad tym zastanowić, bo kiedy Włoch wyskoczył z za węgła, unosząc broń, została sekunda na podjęcie decyzji. Bruno wykonał krótki zamach prawą ręką, w której trzymał nóż, zrobiony z kawałka stali owiniętej plastrem opatrunkowym zamiast rękojeści, i rzucił nim w kierunku Włocha. Ostrze wbiło się w jego ramię, upuścił pistolet maszynowy i skulił się z bólu. Nie krzyknął. Dowódca, który biegł obok Bruna, posłał mu spojrzenie pełne uznania. Tak właśnie miało się to odbyć, błyskawicznie i po cichu. Oczywiście nikt nie wierzył, że karabinierzy broniący ośrodka narciarskiego i jego największej tajemnicy nie otworzą ognia. Ale na razie nie padł ani jeden wystrzał. Bruno odpowiedział na spojrzenie kapitana krótkim skinieniem głowy i wyprzedził go o pół kroku. Wraz z dwoma innymi komandosami SS dopadli do ściany budynku, ruszyli wzdłuż niej, szukając bocznego wejścia do hotelu. Ale drzwi nie było. Pędem minęli załom obiektu i stanęli jak wryci. Przed nimi wznosił się trzymetrowy betonowy cokół, zwieńczony balustradą tarasu. Tam musiało być wejście. Komandos po prawej stronie Janoszka skoczył w stronę muru, mocno zaparł się na rozstawionych nogach i pochylił, opierając dłonie nad kolanami. Dowódca w tej samej sekundzie zrozumiał, na czym polega jego plan. Ruszył z impetem, wskoczył na plecy żołnierza i odbił się od nich, chwytając dłońmi balustradę. Był wielkim dwumetrowym i stukilowym mężczyzną, a jednak wspiał się po betonowej ścianie z małpią zręcznością. Mimo 35 lat zachowywał niebywałą sprawność i odwagę. Nie bał się nawet samego diabła. Nie bez powodu Amerykanie i Anglicy uważali go za najbardziej niebezpiecznego człowieka w Europie. Przerzucił ciało przez barierkę, mignął podeszwami butów i zniknął, nie czekając na komandosów, którzy mieli go osłaniać. Ci wdarli się na betonowy bastion dobre pół minuty później. Część ruszyła za kapitanem w głąb hotelu, reszta rozstawiała karabin maszynowy, żeby związać ogniem prawie 200 Włochów pilnujących obiektu. Ale karabinierzy nie mieli ochoty na bohaterską śmierć. Patrzyli ponuro na Niemców, swoich niedawnych sojuszników, kładli broń na ziemi i podnosili ręce. To była roztropna decyzja. Na płaskowyżu pod szczytem Gran Sasso lądowały i rozlatywały się na kawałki kolejne szybowce, z których wyślizgiwali się na brzuchach i wypełzali na czworakach już nie tylko komando SS, ale też spadochroniarze Luftwaffe, elita elit. Januszkowi przypominało to scenę, na jaką natknął się w dzieciństwie na leśnej polanie koło Opola? Wielka i gruba żmija, która teraz skojarzyła mu się z kadłubem szybowca, rodziła jaja, które pękały, a z nich wylęgało się kilkanaście młodych osobników. Na samo wspomnienie przeszedł go dreszcz. Tymczasem zieleń polany w Apeninach zbladła od niemieckich mundurów. Żołnierze sił specjalnych błyskawicznie podnosili się z ziemi, otrzepywali dłonie i biegli w stronę ośrodka narciarskiego campo imperatore. Uwijali się jak w ukropie, zajmując najlepsze stanowiska strzeleckie, lub zaganiając poddających się Włochów jak owczarki stado owiec. Nagle wszystko się uspokoiło, jak na stop klatce. Bruno poszukał wzrokiem przyczyny. I znalazł ją tam, gdzie patrzyli już wszyscy. Na betonowym cokole pojawił się rozpromieniony dowódca, a obok niego o wiele niższy mężczyzna w płaszczu i kapeluszu. Przełknął ślinę i spojrzał na swojego wybawcę kapitana SS. Wiedziałem, że mój przyjaciel Adolf Hitler nie zostawi mnie w potrzebie, powiedział wzruszony. Bruno Janoszek rozpoznał Benita Mussoliniego. Wiedział z odprawy oddziału, że wyruszają na trudną, niemal samobójczą misję, że mają odbić kogoś bardzo ważnego, ale nie spodziewał się, że będzie to wódz faszystowskich Włoch, zdradzony i uwięziony przez swoich rodaków. Przez chwilę stał jak skamieniały. Tymczasem komando SS i spadochroniarze Luftwaffe triumfowali na dziedzińcu hotelu, uśmiechali się szeroko i klepali po plecach. Znów byli panami świata. Znów byli górą w tej wojnie. Ich legendarny kapitan, na prośbę samego Firera, dokonał cudu, namierzając miejsce uwięzienia Mussoliniego, a potem zaplanował i przeprowadził błyskawiczną akcję jego odbicia na niedostępnej górze Gran Sasso, do której można się było dostać tylko kolejką linową. Jej wagonik właśnie dotarł do stacji narciarskiej, i wysypali się z niego kolejni niemieccy żołnierze wraz z fotografem, który rozemocjonowany zaczął pstrykać zdjęcia. Bruno Janoszek patrzył na entuzjazm kolegów, gdy jego wzrok w pewnej chwili zatrzymał się na twarzy karabiniera, w którego rzucił nożem. Włoch był blady i przygnębiony. Ktoś założył mu opaskę uciskową, tamując upływ krwi, której sporo zakrzepło na betonowym chodniku prowadzącym do hotelu. Bruno drgnął. Chciał podejść do karabiniera, aby odzyskać nóż, który wykonał własnoręcznie i doskonalił przez ostatnie dni, ale powstrzymał go wyraz twarzy Włocha. Malowała się na niej skrajna rezygnacja. Ten człowiek miał wszystkiego dość. Wojny swojego w niej udziału, porażek, triumfów, a może nawet życia. Szeregowy Janoszek, komandos specjalnego oddziału SS kapitana Otta Skorzennego uznał, że dobrze wyważony kawałek ostrej stali jest mniej ważny od tych uczuć.